Dopasowanie ścisłe słów kluczowych w Google Ads nie działa już dzisiaj tak, jak działało kiedyś. Ono wcale nie jest już takie ścisłe i przekonamy się o tym zaraz w trakcie audytu konta Google Ads. Zapraszam. Cześć, dzisiaj robimy audyt Marcina ze sklepu meblowego. Marcin poprosił mnie o sprawdzenie jego kampanii Performance Max i kampanii tekstowych. W trakcie analizy kampanii tekstowych znalazłem właśnie ten problem ze słowami kluczowymi. Przejdziemy do nich później. Najpierw zrobię trochę wprowadzenia i pokażę resztę kampanii. Zacznijmy sobie od tego Performance Maxa. On jest na ten moment spauzowany, jak sobie przefiltrujemy, to zobaczymy, że Marcin go wyłączył dosłownie kilka dni temu, więc ja sobie odfiltruję czas nie ostatnie 30 dni, tylko tam jeszcze kwiecień i maj, mamy prawie dwa miesiące i jeżeli chodzi o tego performance maxa, budżet stosunkowo nieduży, 13 zł dziennie, strategia maksymalizuje wartość konwersji, no i pytanie od Marcina, czy ten performance max chodzi dobrze, czy jest uzasadnione, żeby kontynuować jego działanie. No, i patrząc tylko na to, co tutaj się dzieje, mamy wydane niecałe 600 zł przez dwa miesiące, co jest stosunkowo niedużą kwotą, 300 zł miesięcznie, co jest naprawdę niedużo, szczególnie na kampanie produktowe Performance Max i na branżę meblową. Mamy jedną konwersję o wartości 700 zł, no i ROAS za te dwa miesiące 1,20. No, przy czym tak naprawdę to nie jest rzeczywisty ROAS tej kampanii w długim okresie, no bo to jest po jednej konwersji. Wpadnie druga konwersja za miesiąc i ten ROAS zupełnie się zmieni, natomiast. To, co mnie zastanawia, to jest 67 wszystkich konwersji. Zaraz się przyjrzymy tym konwersjom, bo mam pewne wątpliwości, czy to jest mierzone odpowiednio. Natomiast wejdziemy sobie najpierw w tego Performance Maxa, zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Zobaczymy sobie produkty, tak, żebyście zobaczyli też co, to, co Marcin sprzedaje. Są to, tak, kilka modeli łóżek dla dzieci, takie widzicie, łóżki, domki, łóżka, domki o, o, o wielkości 80 na 160 cm. No i kilka modeli, kilkanaście modeli łóżek takich dla dorosłych, 140 na 200, 160 na 200, czy też jednoosobowy gdzieś tutaj 90 na 200. E, więc e, produktów w kampanii jest około 15. A są tutaj jakieś stoły drewniane, drewniane też, czy stoliki dodane. Więc jest troszeczkę miks. Mimo tego, że mamy tylko 15 produktów, ja bym to raczej podzielił, przynajmniej na grupy zasobów, ale e, myślę, że też na kampanię. Czyli łóżka dla dzieci osobno, łóżka dla dorosłych osobno i te stoliki osobno, no, tak żeby nie mieszać różnych produktów z różnych e, kategorii, żebyśmy mieli łatwiejszą interpretację i też optymalizację algorytmu. No, ktoś to szuka łóżka, raczej nie jest klientem na stolik, ale to, co jest najważniejsze tutaj wychwyciłem, no, to jest ten taki skośny rozkład wyświetleń. Mamy jeden produkt, który się wyświetlił już 14 tysięcy, 15 tysięcy razy się wyświetlił, kliknął się prawie e, 300 razy, a drugi kolejny produkt już się wyświetlił i kliknął praktycznie 3-4 razy mniej. Potem jeszcze jeden jest taki, który coś tam znaczy, dwa, które mają kilkanaście kliknięć i potem cała reszta już praktycznie nie ma żadnych e, kliknięć albo ma jakieś pojedyncze kliknięcia. Więc widać wyraźnie, że ten pierwszy produkt zgarnął zdecydowaną większość wyświetleń i kliknięć i tak naprawdę ta cała kampania no to w 80% to chodziła na, na ten jeden produkt. Więc e, to, co bym tutaj proponował zrobić, e, jeżeli Marcin chciałby przyużyć tą kampanię, to właśnie podzielić to właśnie między innymi po to, że jeżeli chcemy jakiś budżet przeznaczyć na łóżka dla dorosłych, no to żeby nie było tak, że no ten budżet w 80-90% idzie na, na dwa modele łóżek dla dzieci. Bo tak naprawdę ta kampania nie przetestowała całego asortymentu, ona przetestowała jeden produkt. Tu mamy faktycznie jedną konwersję zarejestrowaną o wartości 694 zł. No ale sprawdźmy sobie te konwersje, bo jest ich dla tego jednego produktu 30. Widać, że te kolejne produkty też mają jakieś tam konwersje zarejestrowane. Jestem ciekaw, co to są w ogóle za działania, które to były śledzone. I mamy tak, mamy e, zakup, ale zaimportowany z Analytics. To kiedyś był duży problem, jeżeli importowaliśmy konwersję z Analytics, zamiast samemu mierzyć e, z, 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 przez kody, takie śledzące z Google Adsa. Teraz Google tak z czasem zbiegł te konwersje do siebie, że one praktycznie że mierzą to samo. To już nie jest aż taki duży błąd jak kiedyś. E, ta, ta, ta konwersja jest ustawiona jako podstawowa, ale jest dodana tylko do jednej z trzech kampanii. I tych konwersji przez ostatnie dwa miesiące wcale nie była jedna, tylko było 12, o łącznej wartości 7400. Więc jest tego dużo więcej niż, niż nam kampanie raportują. Do tego było dodawanie do koszyka, ono też jest zaimportowane z Analytics, też to jest podstawowa konwersja do jednej z trzech kampanii, 53 takie konwersje o wartości 53. ok, nie musimy mierzyć wartości dodawanych koszyków, tu bardziej się liczy aspekt tego, że one w ogóle zachodzą, czyli jakby liczba tych zdarzeń, a nie ich wartość wartość można opcjonalnie tutaj mierzyć, ona nie jest aż tak istotna. I mamy trzecią konwersję wyznaczania trasy, to jest konwersja z wizytówki Google Moja Firma, no jakieś tam trzy dodatkowe konwersje takie systemowe zliczyły, to nas nie interesuje. To, co mnie zaskoczyło, to to, że te konwersje są dodane tylko do jednej z trzech kampanii i że tak naprawdę tych zakupów, i kwota zakupu była dużo większa, niż nam zgłosiły kampanie, więc jak ja wrócę do kampanii i sobie tutaj wyświetlę wszystkie kampanie, posegmentuję to po Działaniu powodującym konwersję, to dla tej kampanii Performance Max, my widzimy, że tych zakupów tak naprawdę no było jedna zarejestrowana, ale ich wszystkich było 12. Więc to, co się prawdopodobnie wydarzyło, ja sobie przefiltruję tak, żeby widzieć tylko tego Performance Maxa i zrobię to na szerszym, na szerszym okienku czasowym, powiedzmy, gdzieś tam od początku roku. Okej, okay, to przesadziłem. Ale no, w każdym razie widać, że tutaj się zaczęły jakieś wyświetlenia. Tutaj się pojawiły jakieś, jakieś wszystkie konwersje, ale konwersje, tak żeby były konwersje, to tu się jakaś pojawiła. Jest tam bardzo ciekawe, co tutaj się zadziało, bo to znaczy, że prawdopodobnie ten performance max działa, ale on nie jest optymalizowany pod te konwersje. On jest optymalizowany pod coś innego. Więc jak wejdziemy sobie w tego performance maxa, Wejdę sobie w kampanię i w ustawienia to on ustawa używa ustawień celu na poziomie konta, hmm, a na poziomie konta to nie są wcale podstawowe e, działania do jakichś kampanii. Aha, czyli ten cel jest dodany tylko do kampanii łóżka, domki, nowa kampania. To jest kampania tekstowa, to nie jest ten performance max. Tak samo e, ten cel dodanie do koszyka, czyli tak naprawdę ten performance max chodzi, ale on niczego nie rejestruje, on się pod nic nie optymalizuje. Tak naprawdę ta, ta kampania, ta strategia ustawiania stawek maksymalizuje wartość konwersji, ona nie maksymalizuje niczego, bo ta kampania niczego nie mierzy, bo nie ma żadnych domyślnych celów konta, które są dodane do tej kampanii, ehm, a de facto ona generuje sprzedaż. Więc ten ROAS tak naprawdę, no tutaj wrócę do tego ustawienia za dwa ostatnie miesiące, żeby nam się dane zgadzały, kwiecień i maj... Ten ROAS 1,20, który myśmy na początku widzieli, to w rzeczywistości jest wielokrotnie wyższy. On jest prawdopodobnie, no niech będzie, oszacujmy to, 12 razy wyższy. Bo zamiast jednej konwersji powinniśmy mieć ich zarejestrowanych 12. E, więc no 12 razy 1,20 to jest prawie 15, jeżeli dobrze liczę. Um, I w takim razie, według mnie, ta kampania jest bardzo, bardzo dochodowa. Tylko ona o tym nie wie. I Marcin pewnie dobrze o tym nie wie. Więc to, co bym tutaj sugerował, to jest dodać odpowiednie konwersje, żeby ona się optymalizowała właśnie pod zakupy i przywrócić tą kampanię. Przywrócić ją, em, prawdopodobnie zwiększyć budżet, bo jeżeli ona jest w stanie takie wyniki uzyskać przy 13 zł dziennie, no to to jest wystarczająco dla mnie dowód na to, że ona trafia na podatny grunt, na żyzną glebę. Ja bym tutaj pakował dużo większy budżet. 50 zł dziennie, 100 zł dziennie, nawet jeżeli to jest w zasięgu, jeżeli to jest w budżecie e, Marcina, jeżeli jest w stanie przeznaczyć takie środki, widzę uzasadnione podstawy do tego, żeby zwiększyć te nakłady. Bo wierzę, że ta kampania działa na, zarabia na siebie. Nie wiem, jaką marżę ma Marcin na tych produktach, ale nawet jeżeli ta marża wynosi 10%, no to przy się 15 no ta kampania już zarabia na siebie. Um, więc jak najbardziej fajny wynik, super. Skalujmy to. Dobra, przejdźmy do tych pozostałych kampanii tekstowych, bo tam jest trochę więcej do analizy i tam będą te ciekawostki z tymi słowami kluczowymi. Przechodzę do widoku głównego z kampanii. I tak, mamy tutaj dwie kampanie tekstowe. Jedna jest aktywna, jak to się nazywa nowa kampania. A druga się nazywa kampania główna wszystkie łóżka i ona jest wstrzymana. Zacznę od tej starej, bo podobno jest to kampania, która chodzi już, chodziła, dopóki nie została wstrzymana. Wiele miesięcy. Ze ja sobie tutaj cofnę może się do początku roku, żeby patrzeć na ostatnich, no pięć miesięcy, uliczając tą końcówkę Maja. I tak, i faktycznie mamy wyświetlenie kliknięcia, ale to, co mnie już na pierwszy rzut oka martwi w tych kampaniach, to jest ta ikonka, którą tu widzę, bo widzę nie tylko samą lupę, ale widzę też lupę z prostokącikiem, co oznacza, że są włączona, jest włączona sieć display, sieć te reklamy banerowe, czyli poza reklamami w wyszukiwarce, kiedy ktoś w Google faktycznie szuka typu haseł typu łóżko, do sypialni, jakieś tam coś tam, no to Google będzie też wyświetlał e, reklamy poza wyszukiwarką w formie takich tekstowych banerów, to jest zwykle przepalanie kasy i to jest zupełnie nie to, o co nam chodzi w kampanii tekstowej na słowa kluczowe. To już mnie niepokoi. Może być tak, że tych wyświetleń jest tam mało i to po prostu jest ikonka, a tak naprawdę nie ma to znaczącego wpływu, ale no ja już to sprawdziłem przed chwilą, zanim zacząłem nagrywać, że niestety tytuje tych wyświetleń w sieci reklamowej jest bardzo dużo. Zacznę od tej kampanii starszej, która jest w tej chwili wstrzymana. Ona tu ma. 6 tysięcy wyświetleń, 600 kliknięć w wyszukiwarce Google, ale pozostałych tam 14-15 tysięcy wyświetleń i 2000 tysiące kliknięć jest poza wyszukiwarką. 12 tysięcy wyświetleń i prawie 2000 kliknięć jest w partnerach wyszukiwania. To są witryny partnerskie do Google, nie ma nigdzie spisu konkretnego, jakie to są witryny, ale z tego, co wiem, to jest na przykład OLX, to są wyszukiwarki na, na forach internetowych, na pewno kojarzycie, jak wchodzicie na takie stare fora internetowe, typu, nie Elektroda, i tam szukacie, no to często jest taki dopisek, że to są wyniki wyszukiwania by Google. Google przeszukuje tą daną, dane, dane forum i um, wyświetla te wyniki wyszukiwania, ale tam też się mogą pojawić nasze reklamy, no, o co zupełnie na nie chodzi. No, my chcemy się wyświetlać w Google, bo to w Google jest intencja zakupowa największa. Ehm, zwykle właśnie te sie, ta, te, ta sieć partnerów wyszukiwania e, potrafi wygenerować bardzo dużo kliknięć. One są często tańsze, to co widzimy tutaj. Od kliknięć w wyszukiwarce. CTR jest, wow, nawet pokaźnie większy, no ale te kliknięcia bardzo często albo nie przekładają się na żadne wyniki, albo przekładają się na słabe wyniki i wyniki słabej jakości. Generalnie ci ludzie dzwonią do Was do firmy, to jest po prostu jakiś spam, jakiś spam na maila. To nie są ludzie, którzy chcą faktycznie kupić od Was produkty. Więc zwykle partnerów wyszukiwania ja od razu, zawsze z góry na dół wykluczam. Jeszcze nie widziałem konta czy kampanii, która w partnerach wyszukiwania by zarabiała na siebie, i generowała jakieś fajne wyniki. I podobnie jest z siecią reklamową Google'a w kampanii tekstowej. Sieć reklamowa, to tam możemy wyświetlać nie na przykład remarketing w formie banerów, w formie remarketingu dyna dynamicznego, ale nie reklamy tekstowe. Na pewno nie w, tej, te, w tym typie kampanii, bo nie o to nam tutaj chodzi. Tutaj ym, CPC jest jeszcze niższe, 12 groszy, no super, tylko że z tych kliknięć tak naprawdę nic nie wynika i nawet jeżeli to jest 8 zł, to jest to przepalona kasa. E, jeżeli miałbym spojrzeć tylko na statystyki w, w wyszukiwarce, no to mamy tutaj tak, mamy tu jedną konwersję ze wszystkich konwersji zarejestrowaną. No i tu to znowu, to nie jest przypadek, że nawet jeżeli jedna konwersja się pojawiła, no to ona się pojawiła z wyszukiwarki, a nie z partnerów wyszukiwania. Nie? Mamy jedną konwersję, um, koszt 487 zł, prawie 500 zł, udział w wyświetleniach mniej niż 10%, mimo że strategia to jest maksymalizuj liczbę kliknięć, z budżetem 14 zł dziennie, no ale jak sobie pomyślimy, zaraz zobaczymy, co tam siedzi w środku, ale jak sobie pomyślimy o mm, przemyśle, meblowym I o y, rynku, popycie na łóżka w Polsce, no to 14 zł dziennie. To się wydaje jako mikroskopijny budżet w porównaniu do, do zapotrzebowania całej Polski. Zakładam, że kampania chodzi na całą Polskę, e, więc nie dziwi mnie to, że mamy bardzo niski udział w wyświetleniach. Mamy mniej niż 10%, tu mamy 88% prawie tracimy przez ranking i kolejnych 11% przez budżet, czyli no 87 plus 10 to jest 97, no to jest 98,5% jakoś tracimy. Czyli zostaje nam te mniej niż 10%, to jest około 1-2% z całego rynku. Uważam, że to jest skrajnie malutki wycinek rynku, do którego my docieramy, i uważam, że ta kampania powinna być znacząco ograniczona, żeby ten udział w tych wyświetleniach był chociażby, nie wiem, te 15-20-30%. Nie mówię, że mamy dominować jakiś, jakiś segment ale no, żeby była szansa na to, że klient będzie kilka razy szukał tego samego hasła i przeglądał różne oferty, no to my będziemy mieli jakąś powtarzalność w tych reklamach i on po prostu będzie w stanie wyrobić sobie jakieś skojarzenie z naszą marką. Jeżeli mamy 1%, 2% udziału w no to to nie jest możliwe. Tutaj docieramy wreszcie do tych słów kluczowych i do tych typów dopasowania. Wszedłem w tą kampanię, widzę tutaj jedną grupę reklam, co już mi się nie podoba, ale potem do tego wrócę. I tutaj w pierwszej kolumnie będziemy widzieć wyszukiwane hasła, czyli to, co użytkownicy wpisywali w wyszukiwarkę, kiedy zobaczyli reklamę a tutaj w czwartej kolumnie będą słowa kluczowe, czyli jakie słowo kluczowe dodane do kampanii pozwoliło na to wyświetlenie. I tak, pierwsze dwa są bardzo fajne. Jak mamy zielony ptaszek, to znaczy, że hasło odpowiada dokładnie słowu kluczowemu. To łóżko 160 na 200, łóżko 140 na 200. Fajnie. Trzecie hasło już nie ma ptaszka. Jest tak, łóżka 160 na 200 to jest słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, więc tu mo może być jakaś pewna inwencja twórcza ze strony Google. A. Hasło brzmi najlepsze inteligentne łóżko <kluzko> 160 na 200. Pierwsze zdziwienie, co to jest inteligentne łóżko? Chyba już sztuczna inteligencja do naszej spialni także wchodzi, e, na to wygląda. No a drugie zdziwko jest takie, że tak naprawdę no, to jest niepoprawnie odmienione sformułowanie. Najlepsze inteligentne łóżko, a ma bardzo dużo wyświetleń i kliknięć w tej formie, więc e, ciekaw jestem skąd to się wzięło. To brzmi trochę jakby obcokrajowcy, którzy się dopiero uczą języka polskiego, nie zawsze wyłapią wszystkie poprawne odmiany naszych słów. E, o ile samo hasło najlepsze inteligentne łóżko, no cóż, no takie jest, o tyle to, że tutaj widzimy hasło źle odmienione. No, jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, no ale okej, okay, niech tak będzie. No i czwarte hasło, no to jest idealny przykład. Mamy słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym. Łóżko 140 na 200. No, co prawda bez polskich znaków, ale Google dopuszcza te e, odmianki, e, właśnie drobne literówki, nazwijmy to. No ale hasło, które nam się tutaj dopasowało, no to jest łóżko tapicerowane, 140 na 200. No i to już nie jest fajne, bo tak się składa, że produkty, które Marcin sprzedaje w swoim sklepie, to nie są łóżka tapicerowane. To są takie zwykłe stelaże łóżek, na które trzeba, wiecie, położyć materas e, osobno i no to są takie drewniane, z litego drewna meble. E, to nie są łóżka tapicerowane. I tak naprawdę cały ten ruch, który przyszedł z tego słowa, kluczowego, z tego hasła łóżko tapicerowane, no to jest przepalone. To ci klienci szukają zupełnie innego produktu. To tutaj nie będzie dobrej sprzedaży, bo to nie są łóżka tapicerowane. Google próbuje nam tutaj e, zrobić dobrze, e, rozszerzając to nasze słowo kluczowe na, na hasła, które brzmią troszkę podobnie, ale nie dokładnie tak samo. No ale w tym wypadku to jest kasa przepalona. No i niestety, tak właśnie w dzisiejszych czasach od jakiegoś czasu wygląda dopasowanie ścisłe. E, Google twierdzi, że to jest zbliżona odmiana, no ja twierdzę, że to jest zupełnie nietrafiona odmiana. Za chwilę skomentuję, co można z tym zrobić, ale idźmy dalej. Tu mamy kolejne dopasowanie ścisłe, które jest dokładnie tak samo, brzmiące. Tu mamy tanie łóżko, tanie łóżka regulowane. ok. łóżko małżeńskie 160 na 200 No i pięknie. Słowo kluczowe ma jeden wymiar w dopasowaniu przybliżonym, a, słowo, a, a hasło, na które się wyświetla reklama, ma zupełnie inny wymiar. Skądś tak naprawdę ktoś szuka łóżka 180 na 200 a widzi reklamy zupełnie innego wymiaru, no to nasza reklama z definicji jest nietrafiona dla tej osoby. Eee, niestety, przydałoby się nam tutaj więcej kontroli. O, świetny przykład. Słowo kluczowe do pasowania przybliżonym. Tanie łóżka sypialniane, tanie łóżka, a wyświetlamy się na hasło ekskluzywne łóżka. Zresztą to jest zupełnie przeciwność. To jest zupełnie przeciwność tego, co, co my oferujemy. Yy, I ten ruch też jest prawdopodobnie przepalony. No jeżeli ktoś szuka ekskluzywnego łóżka do takiego, wiecie, pewnie, jak sobie wyobrażam, jakiegoś wnętrza, glamour takiego, wiecie, na poziomie, no to nie będzie chciał kupić łóżka, które się sprzedaje jako tanie, które tam kosztuje, nie wiem, 200, 300, 400 zł. Yy, to też jest taka krecia, jak się mówi, krecia przysługa ze strony Google, że nam to dopasował. Dobra, nie będę tego dalej analizował. W każdym razie chciałem wam pokazać, jak dzisiaj te typy dopasowania są dla, dla mnie zupełnie... Ja nie mogę na tym polegać. Dopasowanie przybliżone... Ja słyszałem wiele głosów, że ludzie sobie to chwalą, kiedy włączą inteligentne dopasowywanie stawek i kampania jest w stanie sobie sama szukać różnych sygnałów i właśnie dopasowywać się często nawet na takie pozornie nietrafione hasła, ale wyciąga z tego jakąś sprzedaż. Słyszałem takie historie, mi się jeszcze nie udało tego osiągnąć, ale przyznam szczerze, że ja rzadko kiedy korzystam z tego dopasowania przybliżonego, właśnie przez takie kwiatki, no, że widzę właśnie, że produkt, który jest tanim łóżkiem, jest sprzedawany, reklamowany na hasła typu ekskluzywne łóżko. Nie ufam temu, nie wierzę w temu i e, mam do tego bardzo dużo wątpliwości. E, natomiast co można z tym zrobić? No, ja staram się korzystać właśnie co najmniej z dopasowania przy... nieprzybliżonego. Z dopasowania do wyrażenia. Jak wrócimy sobie do słów kluczowych, to tutaj mamy trzy typy dopasowań. Dopasowania przybliżonego bardzo rzadko je stosuję, raczej w formie testu, i eksperymentu niż e, takiego domyślnego stanu. E, zwykle stosuję dopasowanie do wyrażenia albo dopasowanie ścisłe, no ale właśnie z doświadczenia, tak jak widzimy tutaj, e, te typy dopasowania przestają tak naprawdę mieć znaczenie, więc myślę, że można sobie w domyśle stosować dopasowanie do wyrażenia e, w w pewnych przypadkach dopasowanie ścisłe, ale trzeba mieć w pamięci, że ono nie będzie działać tak, jak my sobie się do tej pory przyzwyczailiśmy. Natomiast, co można z tym zrobić? Jak można to wykorzystać? Co ja bym, tu, co ja bym tutaj zmienił w tej kampanii? No, po pierwsze, zacząłbym od um, podziału grupy reklam. Bo mamy jedną grupę reklam, i to, co się dzieje teraz, to jak ja sobie wejdę w tę grupę reklam, mam tutaj różne słowa kluczowe, załóżmy, że one są już w, do, w odpowiednim dopasowaniu i mniej więcej te dopasowania działają tak, jakbyśmy chcieli to w tych słowach kluczowych widzę, że tutaj mamy różne rozmiary. 90x200, 140x200, 160x200, e, słowa kluczowe bez rozmiaru. I jak wejdziemy sobie w reklamy i sobie audytujemy tą reklamę, no to, o tu mamy podsumowane te słowa kluczowe, fajnie, bo zaraz do tego się odniosę. W każdym razie ta reklama będzie nas skierować na stronę główną. Ona nas nie skieruje na e, podstronę z produktem o danym wymiarze, którego my szukamy. A w nagłówkach mamy kilka nagłówków, które mówią nam o różnych wymiarach. Łoże małżeńskie 160 na 200, łóżko 140 na 200, łóżko pojedyncze 80 na 200. Czyli może być tak, że ktoś szuka łóżko 160 na 200. Wyświetla mu się nasza reklama, która mówi łóżko pojedyncze 80 na 200, czyli produkt niby nie ten sam, ale trochę podobny. Bią sobie sobie myśli: Dobra, wejdę, zobaczę, może będą mieli inne rozmiary. No i klika reklamę. No i trafia na stronę główną, nie na stronę tego produktu, który właśnie został wyświetlony w reklamie, nie na stronę. Produktu, którego ta osoba szukała, tylko na stronę główną, i musi się znowu przeklikać przez kategorie, sklepu, i tak dalej. To jest bardzo robienie pod górkę tej osobie. I ee, no nie powiem, że to nie ma prawa zadziałać, ale to bardzo mocno nam ograniczy efekty z kampanii, które jesteśmy w stanie uzyskać. Więc e, to, co ja bym chciał uzyskać, to jest to, że mam słowa kluczowe podzielone w taki sposób, że ktoś szuka produktu X, widzi reklamę produktu X, klika tą reklamę. I trafia na podstronę produktu X. Nie musi się przekopywać przez sklep, reklama nie jest myląca, i tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do tej grup reklam. Aha, bo mi się tutaj widok kampanii teraz zmienił, więc muszę wrócić do kampanii, otworzyć tą starą kampanię, i wejść do tej grupy reklam. OK. To, co ja bym zrobił, to bym stworzył więcej grup reklam. Mamy w tej chwili jedną grupę reklam. Ja bym tak naprawdę zrobił osobną grupę reklam na każdy rozmiar, czyli miałbym tak. Grupa reklam 160x200, grupa reklam 140x200, grupa reklam 90x200 i osobną grupę reklam dla wszystkich kolejnych tam dalej rozmiarów. I prawdopodobnie miałbym też osobne grupy reklam na te bardziej generyczne słowa kluczowe bez wymiaru, czyli tanie łóżka, tanie łóżka do sypialni, łóżka drewniane, łóżka małżeńskie i tak dalej, i w ten sposób byłbym w stanie sobie skierować, stworzyć odpowiednią reklamę, która, no jeżeli ktoś szuka łóżka o danym wymiarze, no to re w reklamie będzie zawarte tylko ten jeden wymiar, jeżeli ktoś szuka całej kategorii łóżek do sypialni, czy tam łóżek małżeńskich, no to nie będę mu wyświetlał jednego konkretnego wymiaru, co kogo skieruję na kategorię produktów. I będę miał większą kontrolę przed tym, co odbiorcy widzą, szukając haseł, i gdzie trafiają na sklepie. Już samo to powinno poprawić raz, że klikalność reklam, a dwa, skuteczność tych reklam po tym, jak odbiorcy trafią na, na sklep, a ich zachowanie, zwiększona klikalność, poprawiona treść wpłynie na wynik jakości, który wiele osób lubi analizować. Im wyższe wyniki jakości, tym dostajemy pewną zniżkę na, na kliknięcia. Tutaj te wyniki jakości wyglądają ok. No, te piątki można by spróbować podnieść, ale, ale 6-7 to już jest wystarczająco dużo, tu nie trzeba się nic martwić. Zwykle nawet nie zaglądam na to, bo efekty kampanii są dla mnie ważniejsze niż wyniki jakości. E, natomiast takie posegmentowanie na grupy reklam pozwoli nam właśnie mieć większą kontrolę nad tym, które słowa kluczowe, na jakie hasła się wyświetlają. I nawet jeżeli powstanie nam taki troszeczkę potworek, że my mamy słowo kluczowe, gdzie to było łóżko, że mamy słowo kluczowe 160 na 200, a Google chce je pokazywać na hasło 180 na 200, czyli na inny wymiar, to jesteśmy w stanie sobie dodać wykluczające słowa kluczowe, um, które nam będą wymuszać, że dane hasło będzie się łączyć z daną reklamą e, w tym samym rozmiarze. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo jeżeli sobie przejdziemy do słów kluczowych i przejdziemy do wykluczeń, no to widzę, że tutaj raz, że żadnych wykluczeń nie ma, a dwa, że no, gdybym teraz dodał tutaj rozmiar 180 na 200 no to wykluczę wszystkie wyświetlenia na te, e, na te rozmiary, a wcale nie chcę tego robić. Ja wcale nie chcę, żeby to słowo było wykluczone. on jest fajnym hasłem, tylko ja chcę skierować tych odbiorców na odpowiednią podstronę, a nie na stronę główną. Nagadałem się o tej, o te, o tej segmentacji tej kampanii. E, wróćmy sobie jeszcze do widoku kampanii. I tu chciałbym wrócić jeszcze do tego e, niskiego udziału wyświetlenia, który nam wyszedł około 2% w tym czasie. E, uważam, że tutaj warto by było nad tym popracować, żeby ten udział był większy. Um, no to, co możemy zrobić, to na pewno podnieść budżet. Te 14 złotych dziennie, to jest w ogóle kropla w morzu, to jest niziutki budżet. Myślę, że takie 50 złotych to byłoby bardziej adekwatne, przynajmniej na początek. Już te 50 złotych to już będzie 3 razy więcej niż te 14. E, więc już nam z 2% się zrobi 6%. No i zwróćmy, zwróćmy też uwagę, że na partnerów wyszukiwania poszło ponad połowa tego budżetu, który był wydany, więc wyłączymy partnerów wyszukiwania, wyłączymy sieć reklamową, no i jeszcze więcej tego budżetu zostanie na wyszukiwarkę. No i sama ta poprawa tych słów kluczowych, kiedy my z dopasowania przybliżonego zmienimy na dopasowanie ścisłe, ono wciąż będzie takie trochę rozlazłe i Google tam będzie do sobie dopasowywał dzikie hasła, ale no zmniejszy nam to zasięgi, które te macki nasze, które się rozchodzą w, w, w słowa kluczowe będą troszkę krótsze, no i będziemy mieli mniejsze podwórko do ogarnięcia naszym małym budżetem. To powinno nam pomóc uzyskać trochę większy ten udział w wyświetleniach, no bo, no jak mówię mniej niż 10%, no to stawia nas w takiej sytuacji, że klient kilkakrotnie szuka, no to zobaczy naszą reklamę raz, a potem już nie ma okazji do tego, żeby um, wyrobić sobie, oswoić się z tym, że my się pokazujemy kilka razy i, i zaznajomić z naszą marką. Co do tej nowej kampanii? Tu jest budżet już troszeczkę większy, 26 zł, też mamy jedną grupę reklam. Tu mamy dopas wszystkie słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, natomiast nie mamy tutaj już widzę rozmiarów, przynajmniej nie w tych najpopularniejszych słowach kluczowych. Dobra, pojawiają się rozmiary, ale na późniejszych pozycjach, czyli mają dużo mniej wyświetleń, dużo mniej kliknięć. Natomiast jak sobie przejdziemy do wyszukiwanych haseł, to jak to tutaj wygląda? Meble dla dzieci. No właśnie. No i to jest dopasowanie y, przybliżone. Mamy łóżko dziecięce, a wyświetlamy się na hasło meble dla dzieci. Mamy hasło tanie łóżka dla dzieci z materacem, wyświetlamy się po prostu na łóżka dla dzieci. Mamy łóżko domek, a wyświetlamy się na to, czyli pewnie nazwa jakiegoś, jakiegoś konkurencyjnego sklepu. No właśnie, no właśnie, nawet łóżko ze zjeżdżakiem się pojawiło, nie? Spoko domek. No właśnie, nie mamy tej, y, tej kontroli nad tym. I ta kampania tutaj też. Jak sobie wrócimy do widoku kampanii, ona też chodzi w partnerach wyszukiwania i tu nawet w sieci reklamowej jest dużo więcej wyświetleń i kliknięć. Tutaj przez tych ostatnich kilka miesięcy kampania wydała 2,400, no i 1,4 budżetu poszła na sieć reklamową. Tutaj co w partnerach było mniej wyświetleń i kliknięć, no ale tutaj w sieci reklamowej 1,4 budżetu poszło tutaj. I też nie jest to, nie jest to prawdopodobnie przypadkiem, że mamy jedną konwersję gdzieś tam zarejestrowaną we wszystkich konwersjach, jakieś tam dodanie do koszyka się pojawiło. No i ono się pojawiło z wyszukiwarki w Google, a nie z sieci reklamowej, gdzie miło wszystko było no, trzy razy więcej kliknięć, nie? Nie dziwimy to zupełnie. Sytuacja widzę z udziałem jest bardzo podobna. 76 plus 21 to jest 97, 98 znowu i pół nam wychodzi, więc tu znowu mamy 1,5% udziału wyświetlenia. Tu jest dokładnie ta sama historia w tamty, co w tamtej kampanii starej. Nie wiem, czy one się różnią poza słowami kluczowymi. Prawdopodobnie Marcin chciał tutaj trochę. Coś zamieszać, coś nowego zrobić. OK. Ona jest pod maksymalizacją wartości konwersji, fajnie. w tych konwersji na razie nie ma. Być może to zostało zmienione w ostatnim czasie. Nie chcę już się teraz dokopywać, co tu było zmieniane, bo trochę już to nagranie trwa. Natomiast wnioski do tej kampanii prawdopodobnie są takie same jak do tamtej, więc nie będę już tutaj wchodził. Więc tak, no, jeżeli chodzi o tego performance Maxa, można go kontynuować. Jeżeli dobrze odczytuję te statystyki, jak najbardziej on powinien tutaj fajnie działać. Albo można się pokusić o zrobienie trochę kroku wstecz i włączenie klasycznej kampanii produktowej, gdzie będziemy wiedzieli, na jakie hasło się pokazujemy. Bo tam możemy trochę roboty zrobić z danymi produktowymi, natomiast to poruszam też w innych moich filmikach na kanale i na przykład taki audyt, gdzie omawiam, co zrobić z danymi produktowymi, tak żeby lepiej i skuteczniej się wyświetlać. Link do takiego nagrania znajdziesz tutaj.